Witam. Zachód podobno ma przekonywać Ukrainę do rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją. Mykhajło Podolyak publicznie potępił swoich sojuszników, mówiąc, że ich żądania są niedorzeczne, a Ukraina nie będzie handlować swoimi ziemiami. Rosja przegrywa, nie mamy powodu do negocjacji, ale dajcie nam więcej uzbrojenia. Chyba ktoś tu się zapomina, bo co jak co, ale to Ukraina jest uzależniona od Zachodu, a nie odwrotnie. USA czy Europa może ich opuścić i nic się tak naprawdę nam nie stanie, natomiast ich ofensywy bez wsparcia Zachodu szybko upadną i Rosja tym razem Kijów zdobędzie. Pytanie, czy ludzie tam siedzący to rozumieją, bo sądząc po ostatnich wypowiedziach, chociażby jeszcze w sprawie Przewodowa, to ktoś tu zapomina, kto jest kim. Możliwe, że jest to w pewien sposób planowane. Jeśli Zachód zamierza wycofać się z tego projektu, to trzeba najpierw przekonać opinię publiczną, i to tak, żeby samemu przy okazji nie stracić reputacji. Pomagamy Ukraińcom w osiągnięciu pokoju, ale oni nie słuchają i cały czas dążą do eskalacji, to całkiem dobra narracja. Można się wycofać i całą winę zrzucić na lokalsów. Jak w Afganistanie czy w Wietnamie, w sumie znacznej części wyjść z Zachodu z konfliktów hybrydowych towarzyszy podrzucanie świń wspieranym stronnictwom. I jest to narracja o tyle dobra, że w dużej części prawdziwa. Choć jakby nie patrzeć, Zachód sam sobie taki partnerów wybiera. Możliwe też, że Ukraińcy rzeczywiście częściowo wybijają się na niezależność i skłonność do negocjacji może być efektem trudności w okiełznaniu tego kurwidołka. Tutejsze elity mają wrogów również za oceanem. Szara eminencja Ukrainy i mecenas Azowa i były pracodawca Zełenskiego, Ihor Kołomyjski, to został postawiony nawet przez FBI przed amerykańskim sądem. Podzielenie się krajem w zamian za wyeliminowanie elementów wywrotowych może być w sumie na rękę wszystkim. Ukraina rozpoczyna dobrowolną ewakuację Chersonia i obwodu mikołajowskiego. Powodem ma być niemożność zapewnienia mieszkańcom warunków do życia i zagrożenie rosyjskimi atakami. Nie chcę być złośliwy, ale prądu i ogrzewania nie ma na całej Ukrainie, a rosyjskie rakiety w tej chwili celują najbardziej w część zachodnią kraju. W Chersoniu to za dużo ludzi nie zostało, ale obwód mikołajowski to jest milion ludzi, a ta ewakuacja zaraz będzie pewnie obowiązkowa. Nawet jeśli nie, to i tak będzie spora liczba ludzi, którym państwo ma według władz zapewnić wszystko, co potrzebne. To jest spore wyzwanie logistyczne. A jak przez tyle czasu to rosyjskie zagrożenie im nie przeszkadzało, to znaczą, że muszą mieć w tym teraz jakiś cel. Obie strony ewakuowały dotychczas ludność, gdy spodziewały się na danym terenie walk. Logiczne. I z Chersoniem bym się jeszcze zgodził. Tylko, że obwód mikołajowski leży sporo na zachód. A to podobno Ukraina ma mieć teraz inicjatywę. Nie wierzę teraz w jakąkolwiek kontrofensywę rosyjską w tamtym kierunku. W ogóle nie wierzę w tej chwili w jakieś większe walki w rejonie. Mosty pomiędzy Ingulcem a Dnieprem są wszystkie zniszczone. Przetransportowanie tutaj zaopatrzenia to koszmar. Teren jest płaski, więc przeciwnik widzi wszystkie ruchy. Dodatkowo tamad na Dnieprze jest w takim stanie, że obie strony mogą ją spokojnie w każdej chwili rozwalić, zalewając okolicę. Teraz rzeka zamarzła, ale zbiornik tej wielkości nigdy do samego dnia nie zamarza. Jakiekolwiek zgrupowanie wojsk w tym miejscu nie ma sensu. W Mikołajowie można atakować teoretycznie od strony morza, co Ukraińcy zresztą próbowali desantem na Mierzeję Jekinburską, ale przy praktycznym braku floty to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę. Moim zdaniem tutejszy front stanie się po prostu ziemią niczyją, swoistą strefą buforową dla obu stron z kilkoma wysuniętymi placówkami i okazjonalnymi stacjami komandosów, a główne siły zostaną przerzucone gdzie indziej. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym konflikcie, zapraszam na moje pozostałe filmy z cyklu Wojna na Ukrainie. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.